Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj bardzo smaczna zapiekanka, a raczej pizza ziemniaczana. Zdradzę mój łatwy i szybki przepis dla wszystkich wielbicieli ziemniaków. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą ziemniaki, jajko, mąka, pieczarki, cebula, wędlina, pomidory, ser żółty, majeranek, oregano, olej, pieprz i sól. Zaczynamy od przygotowania farszu. Cebulę kroimy w kostkę. Pieczarki kroimy w półplasterki. I na patelnię wlewamy 2 łyżki oleju. Na rozgrzany tłuszcz wykładamy połowę pokrojonej cebuli i smażymy tylko do lekkiego zeszklenia. Na patelnię wykładamy pokrojone pieczarki. Mieszamy. Wsypujemy 0,5 łyżeczki soli. Posypujemy świeżo mielonym pieprzem. Wszystko razem lekko podsmażamy i odstawiamy do przestudzenia. A teraz kolej na ziemniaki. Obrane, umyte i osuszone ziemniaki kroimy na małe kawałki i wrzucamy do wysokiego naczynia, w którym będziemy je blendować. Dodajemy pozostałą cebulę. Wbijamy 1 jajko. Wsypujemy 1 łyżeczkę soli, 1/3 łyżeczki pieprzu, 1 łyżeczkę majeranku i ziemniaki blendujemy na gładką masę. Ale oczywiście ziemniaki można zetrzeć na tarce według uznania. I tutaj warto wiedzieć, że ziemniaki łatwiej zblendować po dodaniu jajek. Do ciasta ziemniaczanego dodajemy 2 łyżki mąki pszennej i mieszamy. A teraz przygotowujemy naczynie do zapiekania. Naczynie do zapiekania smarujemy olejem i posypujemy bułką tartą lub mąką. Wlewamy ciasto ziemniaczane. Wyrównujemy powierzchnię. I na wierzch wykładamy ulubioną wędlinę. Na wędlinę kładziemy przygotowany farsz. I na wierzch wykładamy dowolne ulubione dodatki do pizzy. Ja pokroiłam pomidory na plasterki. Pomidory wykładamy na wierzch zapiekanki. Posypujemy pieprzem. I oregano. Zapiekankę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i pieczemy 60-70 minut. Czas pieczenia zależy od wysokości ciasta ziemniaczanego. Im niższe, tym pieczemy krócej. Zapiekankę wyjmujemy z piekarnika i posypujemy mozzarellą lub zwykłym startym serem. Ponownie wstawiamy do piekarnika
ale już tylko do momentu, gdy ser się rozpuści. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!